Ostatnio bardzo głośno jest o tym zawodniku. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagra dziś? Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Okazja, może być groźnie. Gol, gol! No to teraz ten mecz nabierze nam rumieńców. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. No to mamy 1-0. Ależ łatwo teraz minął. Dobre teraz wrzucenie z flanki, ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. I Rafał Wolski! Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Oddali piłkę rywalom. Podanie dociera do Wolskiego. Musi to wykorzystać! Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Papanikolaou. Teraz dobrze, ma miejsce. Ma teraz szansę. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Uwaga, okazja! Jest! Umieścił piłkę w siatce! Prowadzą teraz już 2 golami. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego z rywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Podanie dociera do Wolskiego. Wiesz co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Ładny odbiór. Tylko minuta dodatkowego czasu. Gryszkiewicz. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki.
już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Przerwał atak rywali. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Szansa! Nie tym razem. Nie ma gola. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Już myślałem, że ten transfer spali w końcu na panewce, ale jednak nie. John Stones przeszedł do Bayeru Leverkusen. No, teraz zrobiło się groźnie. Nic z tego, przerywa akcję wejście obrońcy. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Ale sędzia gwiżdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Raków okazuje się dziś zespołem, któremu trudno odebrać piłkę. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Wolski. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz... Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Czy zdoła trafić? Zagrożenie nie minęło. Gol! Piłka w siatce! 3 bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. I znowu są przy piłce. Ależ okazja teraz. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Ależ było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Twarde wejście, ale skuteczne. Dziesięć minut do końca tego meczu. Okazja! Nie zepsuć tego! Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Adnan Kovačević. Kovačević. Nie jest to może gra zapierająca dech w piersiach, ale na pewno dojrzała i skuteczna. To ostatnie minuty spotkania. Wymieniają więc piłkę na własnej połowie. Zoran Arsenić. Adnan Kovačević. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej 2 minuty. Arsenić. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.